domem własnym to jest troszeczkę tak jak z autoportretem. Najtrudniej go zrobić, najtrudniej go narysować, najtrudniej go zaprojektować. Przy domu własnym właściwie nie ma miejsca na żadne oszustwo. Tam człowiek jest jednocześnie inwestorem, płaci za swoje pomysły i musi racjonalne decyzje podejmować. Ale z drugiej strony to jest też miejsce, które jest nacechowane może największym ładunkiem emocjonalnym. Najwięcej marzeń jest w domu własnym. Już od czasów studiów, kiedy właściwie każdą wolną chwilę spędzało się w górach, wiedziałem, że dom własny musi być domem drewnianym. To się brało stąd, że na szlaku, górskim szlaku, spotykało się schroniska zrobione z drewna i był to po prostu fenomen. Mieszkać w takim domu to jest zupełnie co innego niż, jak to mówią górale, w dziedzinach murowanych. Więc jak przyszedł ten czas, kiedy trzeba było się zabrać za budowę własnego domu, materiał był wybrany bezdyskusyjnie. Po prostu musiało to być drewno, jeszcze z kilku powodów. Mianowicie to wyklucza jednocześnie wszystkie prace dodatkowe. Dom z drewna ma elewację z drewna i wewnętrzną, i zewnętrzną. Odpada tynkowanie, odpada ocieplanie. Ściana drewnianego domu jest zrobiona z pojedynczego płaza, który ma 18 cm grubości i wystarcza to w zupełności na dobre warunki termiczne. Oprócz tego widać po prostu tą elewację, widać na elewacji materiał, z którego dom powstał. Nie ma tu miejsca na żadną inscenizację, jest po prostu dom z drewna, tak jak świątynia z marmuru, tak jak budynek przemysłowy z cegły, a piramida z kamienia. Dom z drewna po prostu był od początku takim wyborem bezdyskusyjnym. Jeszcze jeden aspekt, mianowicie finanse. Ten dom, wbrew pozorom, był tańszy od domu tradycyjnego. Co więcej, mogłem rozłożyć finansowanie na etapy, które były powiązane z jego budową. Na początku fundament, później drewniane ściany, a później dopiero ich izolacja, dach, etc. No i to chyba wystarczające powody. Z kilku powodów. Mianowicie dzieciństwo spędziłem w domu, co prawda z wielkiej płyty, ale też w mieszkaniu o układzie cyrkulacyjnym, gdzie sypialnie, pokój dzienny i kuchnia były rozlokowane dookoła trzonu, łazienki i toalety. Druga sprawa to była właśnie technologia drewniana, która niezbyt dobrze radzi sobie z przeprowadzeniem jakichkolwiek instalacji. Niektórzy wiercą belkę za belką, żeby przepuścić przez ścianę jakąkolwiek rurę czy jakikolwiek kabel. Natomiast w domu, który zaprojektowałem, wszystkie instalacje są zblokowane w centralnym trzonie. Tam po prostu mam całą wentylację, obydwie łazienki i ogrzewanie też jest poprowadzone w centralnym murowanym trzonie. Zresztą później zobaczyłem też słynny Tomorrow House, zrobiony z plastiku w 1957 roku w Kalifornii. Dom pokazowy, który później zresztą został rozebrany. I tam plastikowe łupiny też były przymocowane do centralnego żelbetowego trzonu, w którym były dwie łazienki i kuchnia. I wydawało mi się właśnie dla tej technologii to najlepsze rozwiązanie. Rzut jest prosty, wydzielone są tylko pokoje dzieci, a oprócz tego przestrzeń jest dzielona tylko i wyłącznie wizualnie tym centralnym trzonem. Rozbija ją na pokój dzienny, kuchnię, moją pracownię i sypialnię. Sprawdziło się. Dom w ogóle jest podzielony na dwie kondygnacje. Pierwsza to mały właśnie trzon, który mieści letnią kuchnię, toaletę i pomieszczenie na piec i zbiornik.
tudzież właśnie klatkę schodową oraz słupy rozstawione po obrysie. W jednym miejscu dwa słupy są połączone żelbetową ścianą, do której przymocowano schody wspornikowo, na kotwach wklejanych. Tam na parterze nie było miejsca na jakiekolwiek drewno. Tam wszystko było zrobione z żelbetu i ze stali. Też ze względów na korozję, drewno nie lubi bliskiego kontaktu z gruntem. A schody są zrobione z kątownika 50x70. Właściwie jako taki szczeniacki popis geometrycznej łamigłówki, która przy pomocy jednego elementu jest w stanie uzyskać pożądaną formę. Schody lekko drżą, kiedy się wchodzi, ale sprawiły dużo frajdy. Wykonawca do końca nie mógł uwierzyć, że to będzie działać. Trzeba było rozrysowywać element po elemencie i stać nad nim wtedy, kiedy je spawał ze sobą, za każdym razem wysłuchując, że to się nie uda. Dopiero przy wklejaniu pierwszego elementu pan Mieciu, nieodżałowanej pamięci, powiedział: oj, panie Jurku, to się może udać. No i się udało. To niestety się wiąże z ciemną stroną tego projektu, mianowicie drewno jest materiałem niesamowicie lekkim w porównaniu z żelbetem, z cegłą. Ten dom jest pełen zalet, ale niestety na silnym wietrze zachowuje się, no powiedzmy sobie, zaskakująco. Szczególnie wtedy, kiedy dom osiada. Pierwsze 5 lat to jest osiadanie konstrukcji i wówczas w domu słychać niekontrolowane trzaski, chroboty, dom żyje. Czasami, kiedy człowiek jest do tego nastawiony pozytywnie, jest to i powiedzmy sobie neutralne, ale przy silnym wietrze, kiedy cała chałupa trzeszczy i chce się rozpaść na kawałki, wrażenie jest jednak niedobre. Stwierdziłem, że trzeba ten dom dodatkowo zakotwić, ponieważ nie ma tutaj miejsca na wieńce, nie ma miejsca na spoistość ściany w kierunku wertykalnym, w odwrotnym kierunku niż grawitacja, więc te cięgna łapią dach razem z podłogą, a jednocześnie stanowią quasi balustradę, która wystarczająca jest w zupełności dla mieszkańców, którzy są przyzwyczajeni do tej przestrzeni. To jest osłona przed zacinającym deszczem, ponieważ wysunięte na 1,30 m okapy nie wystarczyły od strony zachodniej na zabezpieczenie ściany przed zacinającą ulewą. I stąd właśnie siatka, reklamowa siatka, na której zostało wydrukowane zdjęcie z 1873 roku przedstawiające turystów na Świnicy. Sąsiadom na pociechę, a mnie na pożytek. To jest sosrep. To jest tradycyjna belka, na której się budynek datuje, na której są wymienieni inwestorzy, właściciele domu, ale także główny budujący, tak zwany budarz. W moim wypadku to Staszek Tracz z Kościeliska jest podpisany. Są tam elementy ozdobne z tradycji góralskiej, leluje, gałązki kosówki i właściwie projektując ten dom chciałem w ogóle zrezygnować z jakiegokolwiek regionalizmu, nie przenosić tradycyjnego sposobu budowania zakopiańskiego czy podhalańskiego na niziny wrocławskie. Ten dom miał mieć tylko technologię z gór, natomiast sam miał ambicje być całkowicie modern, ale patrząc na pracę tych ludzi i to, że sosręb jest elementem nieodzownym, co więcej, w każdym zespole budarzy jest jeden już prawie emerytalny, w emerytalnym wieku góral, który zajmuje się tylko wycinaniem tego sosrębu, i że ten dom powinien mieć taką duszę, no to po prostu zdecydowałem się też na tą belkę.
Myślę, że trzeba czasami pójść na taki kompromis. Budowali go rdzenni górale podhalańscy z kościeliska. Dom był wyceniany w fantastyczny sposób, mianowicie nie interesowała ich wcale ilość metrów kwadratowych, które będzie ten dom zajmował. Wyceniali swoją robotę od ilości narożników. Czym mniej narożników, tym dom tańszy, ponieważ każdy narożnik, każde zawęgłowanie to jest wysokiej klasy specjalista, który musi dokonać iluś tam wrębów w skomplikowanych zamkach. Więc mój dom był niedrogi. Ilość narożników była minimalna. Też właściwie to wpływało na sposób projektowania. Widać było po tych specjalistach, że oni są spadkobiercami tradycji, które na ziemiach polskich sięgają 3,5 tysiąca lat. Tak mniej więcej datowany jest biskupin w Wielkopolsce, który powstał z drewna, i od tamtego czasu ludzie mieszkający na tych ziemiach budowali przede wszystkim z drewna. Kamienia było niewiele, cegła była dopiero w późniejszych wiekach użyciu, a ciesiołka nieustająco. Umiejętności tych ludzi po prostu są fenomenalne. To trzeba doświadczyć po prostu przyglądając się ich pracy lub próbując cokolwiek im pomagać.